Witam was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Bożym na moim kanale. Słuchajcie, kurde, trochę rzeczy się podziało. Już ja was tu oprowadzam i w ogóle zachęcam do wypicia jakiejś eleganckiej kawusi, jakiś przysmak, kurde, co mnie te włosy tu wszystkie wyrywam. Bierzemy się do opowiadania. Patrzcie, tutaj już Zbysiu się zadomowił, zobaczcie, belki sobie ustawił, figielek znowu stoi, no bo widzowie, Zbysiek odkupił tutaj ode mnie ten kawałek, no zgodziłam się już na te 8 tysięcy, zapłacił mi tam, podpisaliśmy umówkę. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Ale dzięki temu nie będę musiała mu odmalowywać tego jego fenda. 8 tysięcy za taki kawałek jak tu jest. No myślę, że nie zbiednieje, bo to jest tylko tak tutaj, wiecie, równo z tym słupem, no nie, napięcia tutaj do dróżki, o taki kawalątek, no to 8 tysięcy jest git. On mówi, że tu planuje jakąś wiatkę stawiać czy coś, no mnie to tam koło dupy lata. Ja tu myślę, że i tak mam spory dosyć teren, ale dobra. To nie jest wszystko, kolejne rzeczy już wam pokazuję, o czekajcie, bo mi tu słuchawki się zsuwają, o. Zobaczcie, Andrzejek mi tu ładnie belki poustawiał, zwiózł mi wszystko. Belareczka trochę brudna, kurde, będę musiała ją wymyć. Ale co się działo dalej? Zobaczcie, ciągniki stoją w tym miejscu, gdyż zobaczcie, chlewnia już stoi. Rzeczywiście chłopy się wywiązali. Zobaczcie, materiały te wszystkie tutaj pozabierane. Teren tu ładnie wyrównany. Chlewnia wybudowana. Jedyny mankament to, że tutaj, kurde, w tym kominie taka dziura, ale to ja tam nie zwracam na to uwagi. Zobaczcie, mogę wam tu mniej więcej pokazać. O, tutaj mamy taką spiżarnię, taki warsztacik leciutki. Oczywiście, jak coś, to jeszcze świnek nie mam, no bo jeszcze nie kupowałam, jeszcze tam nikt nie ten, nie orientowałam się, kto w dobrej cenie sprzedaje. O, tu mamy też taki budynek gospodarczy, już jakieś rzeczy sobie tu pokładłam. No a tu mamy eleganckie stanowiska dla świnek, tu trochę słomy tam wzięłam, jeszcze miałam na strychu. No i tak, tutaj by było tyle. Jeszcze tam mamy wejście na strych ogólnie. No ale dobra, nie będę wam tu przedłużała. A, jeszcze, patrzcie, udało mi się tam z nimi dogadać. Jeszcze mi zrobili taką siopkę w cenie i tu pastuch się chowa elegancko. No, tylko że drzwi nie można zamknąć, bo jeszcze tu chciałam szafeczkę z tyłu i kosiarkę chciałam mieć gdzie schować. No to pastuch cały nie wchodzi, no nie? O, i tu przy domu elegancko mam taki schowek na drewno, także prosto do pieca tam mogę podrzucać i w ogóle. No, a zobaczcie, tu jeszcze są takie drzwiczki, o, i można wejść na strych ładnie. Widzicie? Fajnie to wygląda. I cementu trochę zostało, to kazałam tu wnieść i dobrze. Palety jakieś i tak dalej, tu kazałam im wszystko zostawić. Dobra. No i chciałabym jeszcze przed ciężkim dniu pracy, chciałabym właśnie pójść do Zbyśka, jeszcze tam do Andrzeja zaraz po drodze zadzwonię. No bo chciałabym zobaczyć ich reakcję na to, bo oni nie wiedzieli, kurde, że oni tak szybko się uwinęli w ogóle. Także chłopaki nie wiedzą jeszcze, że ja tu już chleb nie mam gotową. Dobra, to ja idę do Zbysia, no i po drodze zadzwonię do Andrzeja. Czekajcie, spróbuję tu wybrać numer. Dobra, mam tu. Halo, Andrzej? Halo, co tam panie Ino, jedziemy tam na te tak, roboty? Tak, będziemy jechać dzisiaj na tą robotę, na te, jak to tam mówi się, na usługi. Tylko najpierw bym chciała tu cię zawołać do mnie na podwórze, bo chciałabym twoją reakcję na jedną rzecz zobaczyć. To weź tak przyjedź za dwie minutki i ja idę po Zbyśka, dobra? To zaraz się zejdziemy. Ja tu wezmę ten.
Dość odpalę, pochodzi tak, chwilę tylko, i przyjadę wtedy. Tylko nie wjeżdżaj na podwórko, tylko poczekaj przed bramą, dobra? Bo chcę zobaczyć dobra, reakcję. Dobra, czego przed? Dobra, dobra, idę po Zbyśka. Cześć, trzymaj się, do zobaczenia. Dobra. Zobaczenia. Idę my po... Zbyszek, a co ty tam na kominie szalejesz? Dobry. No, Zbyszek! Gołębie tutaj. No czyszczę, no bo gołębie, tak za przeproszeniem powiem na cały. Co ty tam, szatanie, gołębie ganiasz? Chodź tu! No poczeka pani, bo ja muszę zejść, tylko się trochę boję. Chodź, ja cię będę łapała, cholera, bo spadniesz. A fent chodzi? No chodzi, o. Chodzi. Dobra, słuchaj, jedziemy dzisiaj na te, pamiętasz, tam na te usługi. Pamiętasz? No tam, no wiem, wiem. No, gotowy ty jesteś na robotę? No, jak widać. Ale jeszcze zanim to mamy dla ciebie reakcję na jedną rzecz. No nie gada pani, że znowu mi coś zniknęło, bo... Nie, nic złego, nic to ciebie nie dotyczy. Chodzi o moje gospodarstwo, byś podszedł, zobaczył, to od razu... Tylko weź zgaś, bo coś tu parkocie, coś ci tu chodzi. John Deere'a nie zgasiłeś. Kurde, czekaj, ci zgaszę. Dobra. Chodź. No ja te belki wuziłem tu. To od razu Passatem pojedziemy, to nie będziesz tego diesla palił w BMW, czy tam benzynę, nie wiem co ty tam masz. No, alkohol. No. Dobra, chodź. Chodź, zobaczymy reakcję twoją i jak coś to pojadzie moim Passatem. Dobra, no. Andrzej, do Andrzeja dzwoniłam, też zaraz ma przyjechać, to on najwyżej też się zabierze ze mną Passatem. Ale dobra, dalej nie wchodź, poczekamy na Andrzeja. O, on już jedzie. On już burczy coś. To czekaj, ja go tu zatrzymam, żeby nie ten. Andrzej, to stój tu na drodze. No, dobra, tylko dobra. Zgaś, niech nie pali benzyny, drań, bo on to pije jak cholera, jak najęty. Nie no, gdzie w te krzaki, szkoda lakieru. Lakieru szkoda. A jakby jakiś wariat jechał, to chociaż żeby nie znowu. Zbyszek tu jest profesjonalny tynkarz, malarz, akrobata, to on by ci pomalował. O, no. Pięknie, niech muzyka do końca doleci, to tam 10 sekund. Chodź, cholera, z muzyką! Mokra farba by jeszcze była. Chodź! Ręką by przyłożył. No i mam dla was jedną rzecz, niespodziankę. Jesteście gotowi? Tylko, ja lubię niespodzianki. Tylko tyłem, panowie, tyłem, nie patrzcie się. Tyłem idźcie. Dobra, i chodźcie, no. Jeszcze tutaj. No gdzie, a tutaj no. No zamknijcie oczy i prosto idźcie, zamknijcie i chodźcie, prosto. Prosto. Dobra, i teraz się w prawo odwróćcie i powiem wam, kiedy możecie otworzyć oczy. W prawo się odwróćcie. No. Strony ci się pomyliły, majster! Jak? O, tu, Zbysio. No, dobra, i teraz no. 3, 4. O kurde, pasa! No pasa, kiedy pasatem. To postawili? No, widzisz, całą noc i cały dzień robili, kurde. A, to te majstry. Ale słowna firma, kurde. No zobaczcie, co sądzicie, ładnie postawili? Ładnie. O, zaraz się robi. 140 tysięcy. 140 tysięcy. Ile? 140. No i pani mi jeszcze powie, że cegła z rozbiórki na wszystkie te drzewo, co tam leżało. No tak. Zobacz jakie eleganckie belki. Zobacz jakie eleganckie belki tu uterli. Ładnie wszystko. Ładnie. A te miski to dla psa? Nie, to dla świni. Ja tu świnie będę to miała. Dla szurów. I zobacz i cały wszystko. I okna, i gaśnica. Tutaj patrz, te regały mi porobili, patrz. Całą elektrykę, o, tu ubezpieczniki. Pędzelka bierzemy. Wszystko jest, zobacz. Bierzemy. Patrz, zobacz jak świeci światło, patrz. Wszystko o, oni porobili. O, lewy. No. Ładnie. Tak samo tu, zobacz, takie pomieszczenie gospodarcze. Tu już mi pomogli wszystko pownosić. I zobacz, jeszcze tutaj te na Passata zrobili dodatkowo. Dobre chłopy. Tak samo. O, widzę, że tu jeszcze na górze jest. Zobacz, no, tu na doniczkę wskakujesz i patrz. O. Użytkowe. O. Można spać, można nocować. O, ja sobie wejdę. A ten rowerek to co tutaj stoi? No, tak mi go wnieśli, bo tak poprosiłam, no.
No i co myślicie? Może złomu trochę zostało. Co myślicie o tym? Kupić ten rowerek? Nie, no, rowerek nie zostaje. I co sądzicie? Ja tu sukienko popatrz. Jaka ocena? Ładnie, a to do tego to powiem dla pani, że to droga, bo to z wojny jeszcze. No tak, bo to z bunkrów, rozbierali to nie z bunkrów. Z bunkrów i tu jeszcze można. No bo i to z bunkrów porozbierali i to tak wyszło. Wiesz o co chodzi. No tak, weź. Ale no komik to chyba... No co zrobili? I tak jak chciałam, Eternit jest elegancko, bo oni mi proponowali blachę. Ja mówię, nie, panie Eternit kładź. No tak, no bo to blacha to... Blacha to się nie nadaje, ja... Wiecie, ja jestem kobieta starszej daty, ja to Eternit uważam, tylko... A tam to co i do domku? Co? A domek i tamten ten naprzeciwko, to co? Jaki domek? No, ten odomek. No co, Eternit? No nie, bo tutaj to już tak nowocześnie. A tamte to przed nami, to teraz cię patrzę. No bo to też blacha... Eternit? To blacha z rowu wyjęta. Była. A, dobra, to są inne pusty rzeczy. No a tutaj już wiesz, w chałupę to zainwestowałam, nie? Poczekaj pani, garbo nam. No daj garba, będę skakała, dobra. O! Oj, coś ci chrupło, kurde, w kręgu. Aj, tam i tak te plecy to... Tylko Jędrzeku, ja nastawię. Weź mu tak... Zbysiu, weź mu jeszcze o tak, o, patrz, o tak, o. Albo czekaj, Andrzej, czekaj. Ja, dobra, ja idę. Andrzej, chodź, ja mam pomysł. Stój, czekaj. Nie, dobra, nie. Andrzej, poczekaj, czekaj, Andrzej, mam pomysł, no czekaj. Czekaj, Andrzejku. Mam pomysł, stój. No to czekaj. Oj, te plecy bolą. Ale nie, bo ja ci powiem, wygodnie. Andrzej, ja ćwiczyłam tą akrobatykę, czy jak to... Nie, fizjoterapię, chodź, ja ci pokażę, chodź. Wysiądź, no chodź. Chodź, Andrzej. Chodź, no wysiądź. Zobacz. Już mi się naprostowały, nie trzeba, nie trzeba. Chodź, podejdź tu, bo ja znam taki trik. Ale... ale ja mówię, że nie trzeba, będziesz nie trzeba. Chodź, będziesz tydzień wygimnastykowany. Zobacz. Nie trzeba, mówię, nie trzeba. O Jezu, no nie. Gadaj mu. A nie dasz rady na usługach dzisiaj cały dzień. Chodź, ja ci pokażę coś. Stój, no chodź, wyjdź. Zaraz mam radę już. O Jezu, no chciałam mu pokazać coś. A wiesz, jak mu chciałam pokazać, Zbysiek? No nie, ja nie chcę wiedzieć. Ale nie, dobra, to ja na tobie nie, tylko tak w powietrzu pokażę, zobacz. Ja mu chciałam taką pokazać, o, patrz. Załóżmy, że to ty, to ja tak patrz. O tak, o. O tak, o. I teraz o tak, o. O tak, o! Już od razu lepiej! Wiesz o co chodzi? O tak, o! Już plecy wyprostowane są! Można jechać na usługi! O, ja to bym nie chciał akurat, żeby pani mi tak robiła, ale to... Ale to by pomogło! Dobra, co, jedziemy? Chodź, zaparkuj tego! Challengera, umie pojadziem Passatem! Co będziesz benzynę nie lepiej z Challengerem pojechać? Nie, chodź Passatem, pojadziem to taniej, chodź! Zaparkuj, tu przed chałupą, zobacz na żwirku, zaparkuj, pojadziem Passaterito. Mogę tam do wiatru wjechać? Nie, tutaj, bo w wiacie szczury i ci kable pogryzą. Dobra, Andrzejku, ja pomaluję, no dobra, tam na robocie. Ja to wjadę. Dobra, pani to wjeżdża. Wjedź. Do tych knurów? Pani wjedzie. O Jezu, znowu gaśniła chudra. O, może się benzyna kończy. Dobra. Znaczy, konewki naleje, wody i się wymiesza. Dobra, parkuj tą łachudrę i chodź, wsiadaj, jedziemy. Tylko czekaj, żebym ja teraz dobrze pojechała, bo... Ale dobra, to... Ja już tam do tego znajomego tam dzwoniłam, mu gadałam, że my będziemy. I się zrobimy dzisiaj. Bo w ogóle wiecie jaka to robota, bo ja wam nie gadałam. No jaka? Jedziemy kurde kosić bardzo, bardzo dużą łąkę. No i musimy to zgrabić. On chciał, żeby to na kiszonkę zrobić. To od razu wiecie. Kosimy, zgrabiamy. Dobra, tu porozmawiamy w trakcie drogi. I kosztujemy. No. Dobra, wsiadajcie, ja wam wytłumaczę. Jedziemy. Musimy to tak, o, to nic, on jest terenowy.
Urna. Musimy to tak skosić, zgrabić i jeszcze zbelować. Najlepiej by było. Dobra, dobra. I to jest, zobaczcie, on mówił, że tutaj, bo tu jest właśnie jego taki jakby peger, czy coś w tym stylu. No i on nam tutaj maszyn parę przygotował, mówił, żebyśmy sobie wybrali. O, weź wysiądź ten, Andrzej, czy Zbyszek, otwórz tam ten szlaban, bo nie wjadę. To ja wysiądę, no. Otwórz tam te łachudraństwo. A jak to się otwiera? A pani podjedzie bliżej. Może to automatyczny czujnik jakiś ma? O! 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 Poszło! To na automacie wszystko! O kurde! Jakie! Jakie sprzęty! Ja tylko klasę biorę! Czekaj! Ja tu zaparkuję! Jako proso! Ja tylko klasę biorę! Patrz, jaka prosa! Dwa moje fendy! Ona większa ode mnie jest! Jap! Ej, widzieliście takie kiedyś maszyny w życiu? Ja nigdy! Na targę tylko! Zobacz tego fenda maszyny! Ja pierdzie! No mówię, to dwa moje fendy! To jest tak, no jak dwa ciągniki! Rezerwacja! Czekaj, Andrzej, spokojnie! Ale patrz! Ty, to jest podwójna kosiarka! Ja myślałam, że to jest pojedyncza! I tu jeszcze dobra, do przodu! Dobra, ja roboty nie mogę doczekać! O kurde, a tu jaka wielka! Patrz jaka tu wielka! Jakaś składana wiesz, do tyłu! Ja się mogę! Ej, a co to za mierniki tu takie na tej kosiarce? Ja pierniczę! Ale... Oleju ciśnienie chyba! Ale zobaczcie te ciągniki! To co to? Waltra? Do czwar i klas! Dobra, ej! To ja zaklepuję do czwara! Klasa! Ja biorę do czwara jak tak! A ty, Zbyszek? No ja to mogę Waltrą porobić, no. Chyba, że tu zobaczycie jakiś JCB stoi. No widzę, ale... Ale to chyba ale te... No, te no to... ja Waltrą sobie te wezmę. Te to chyba jakieś mocniejsze te ciągniki, co tu są, co? No chyba tak. Dobra, to czekajcie, to musimy ale się... Ale to Waltra mi się podoba. Musimy ja się podzielić Waltrą zadaniami jakimiś, nie? A czekaj, a tu jeszcze jakieś maszyny, a do czego to? A, bo to są owijarki do tych kostek. On coś gadał. Zobaczcie. Ale dobra, to... ja już nie mogę doczekać. I tu zgrabiara, to jest zgrabiara, tak? A, pasowa. A, zgrabiarka. Ja pierdolę. Ty już taką będę umiał robić. No dobra, to co kto robi? Ja to bym powiem wam, chciała pokosić, bo do tego dojczwara to ta największa kosiara powinna pójść, co? Raczej dobra. Dobra, to słuchajcie, łyczek kawy i ruszamy. Jedziemy z tym koksem. Ale tu. Panowie. Ale chodzi. Ło, ale to wygląda. Monitor się odpala, kurde blate. A ile tu opcji, ja nie wiem, czy ja będę umiała wszystko klikać. To czekajcie, pozwólcie, że ja tu najpierw sobie szczepię zestaw, bo ja muszę najpierw tak. Kurde, źle wjechałem. Pani najpierw przodem, szło. Tak. Najpierw muszę przód spiąć. To ja tu może wycofam. Tylko panowie uważajcie, wiecie, żeby tu nic nie zdiablić i w ogóle. Bo jak będziemy mieli dobrą opinię u niego, że tu dobrze robimy wszystko i tak dalej, to może nas weźmie na jakieś inne akcje. Może zboże jakieś... O, albo kiszonka. Wyobraźcie sobie, jakie on musi mieć sprzęty do kiszonki, do kukurydzy. Albo pomyślcie sobie do zboża. Ciekawe, czym on zboże kosi. On to pewnie w ogóle jakimś Class Lexion albo te czarne takie fendy, czy jak to się tam nazywa. Możliwe, że i tym. I pewnie on jak kosi, jak on tam ma chyba ze 3000 hektarów, oni od razu na tiry ładują. Tam nie ma, że wiesz, że na przyczepy. A to jest ta karta graficzna? Ale co? No tutaj, o. 13, no tam, no. Ale gdzie? No tutaj, o. To takie wielkie? Nie widzę. Musi jakiś obraz przechwytywać, że do nawigacji, czy coś? Tu. Umie? No tutaj, o. Napis. GXT? O kurde, to chyba karta graficzna. To chyba obraz do jakiejś nawigacji przechwytuje. A, no pewnie to ta kosiarka musi mieć pewnie kartę graficzną wbudowaną. Ale jaja.
duża jak... Ty, a zobacz, tu jakieś przyciski na błotniku jeszcze są. A, bo to... Pani kliknie może tu. Nie, bo jeszcze coś się popsuje. Dobra, buję. Dobra, mało czasu. Słuchajcie, no weź tam szczepiej. To co, ty polecisz ze zgrabiarką? Tak. Dobra, to my ruszamy kosić. Chodźcie, ja wam pokażę w ogóle, które to... Które to te. Czekaj, czekaj, ja tu muszę ogarnąć obsługę, o. Ja wam muszę, wiecie, ja tu obrysówkę zrobię, żeby wam pokazać, które to w ogóle są pola. Na spokojnie, ja tu muszę rozłożyć, żeby... O kurde, cholera! Żeby tam nie ten, o. Dobra. Tak, i tu zobaczcie te łąki. Ta, ta obok i tamta długa taka, te długie pole to też jego. Ja się zastanawiałam właśnie, kurde, czyje to pola, zawsze tak myślałam. Nie wiedziałam, że to on to też dokupił sobie. A to widzisz, się okazuje, że to też jego jest. Kurde, powiem wam, on to jest takim biznesmenem gospodarczym, że naprawdę. To aż kurde, aż troszkę serduszko boli, że ja to taka nie jestem biznesmenka gospodarcza, wam powiem. Że nie jestem taką zaawansowaną rolniczką bożą. No ale co no? O kurczę, trochę płota przyłapałam. Ej, byś poprawił tam po mnie, Andrzejku, tego omijaczka letkiego? A no, to zaraz, zaraz. Ja nie dużo, ja tam leciutko. No bo ta... Ta kosiarka ma, widzę już ten minus, że ona na zakrętach to tak przybiera i trochę nie łapie, kurde. Ale to nic. Kurde, od razu może przejazd zrobię na tą łąkę, tu obok. Od razu na tą łąkę. Czy się da ustawić typ pracy na prawo? Oj, to ja nie wiem. To musisz tam popatrzeć. Ja też nie wiem, bo tu... Ja się tam nie znam na tych... Andrzej, może ja ty tam zerknij. Ja to porobię szybko, tutaj o i ten, i później do pani tam podjadę te duże pole. Tak, dobra, półko dobra. Półko mi obiecie, bo chyba się nie da. Aha, czyli ty do środka tylko zgrabiasz, tak? No, no. No i dobra, to nic. Słuchaj, mamy dwie prasy, to ogarniemy raz, dwa później. To tam się tym nie stresuj. Wiesz, najwyżej nam będzie brakować jakiejś maszyny, to zawsze możemy swoje wziąć, nie? No tak. Tam już trudno. To ich tutaj nie zakatujemy, nie wiadomo jak. Jak tam będzie, nie wiem, załóżmy jak ja tu skończę, to nie wiem, czy pojadę po zgrabiarkę, czy tam wam pomogę, jakoś wiecie o co chodzi. O, tu nawrócę powolutku, się zobaczy. Ale powiem wam, na takie sprzęty jak on ma, to taka łąka to wcale nie wydaje się taka straszna, nie? Nie, nie ma dramatu. No, on jest z rury przód do góry. No, proste. Krótka piłka wtedy. No ale serio, no duża jest ta łąka, powiedzmy tak jak naszymi kosiarkami kosić, no to kurde by zeszło. Ale o, jak on ma takie zestawy, to chyba z 50 metry masz w sześć. To wcale nie strach robić takim zestawem, powiem wam. No, niby. No, parę przejazdów i zrobione. Jak ja nie wiem, jak to zgrabiarka działa do końca, to ja nie będę nic zmieniał. Nie, no grab tak jak jest, tam wiesz, też lipa by było, jakbyśmy mu poprzestawiali i w ogóle się okaże, że coś zdiablimy. Rób tak jak jest, tak jak ustawił, tak róbmy, dobra? Żeby tam, no, wiesz... No dobra, dobra, no. Bo ci mówię, dobrze by było, jakbyśmy mieli dobre opinie u jego. Bo on nam jeszcze roboty może dać, a sami wiecie... A to właśnie to ile do roboty dostajemy? Kurde, właśnie tam, nie wiem jak do końca... On coś tam gadał, że koło... 3-4 tysięcy chyba. Oho. No to kurde, to powiedzcie, źle? Jak to nie nasze maszyny, nie nasze maszyny, nie nasze paliwo, niczym się nie przejmujemy, nie? No to kurde, to zarąbiście, powiem wam. I co tam, działa ta zgrabiarka, czy nie? No. Już co tam? Patrzę. O, jeszcze nie wiem do końca, jak to się działa, obsługuje. Aha, i to na lewo grabi, jo? A. Działa. Nie, no to git chyba, co? No.
No i dobra. O, puszczę panią. No weź, poczekaj, ja tu przejadę, to od razu ten omijak pociągnę, wiesz? Nie ma co omijaków robić, żeby później nie myślał, że my na odwal. Sto, spłacił kwot? No, no ale, to wiecie, te 3000 dostaniemy, no to po tysiaku na łebka, co, z ładniówkę? A ja tu myślałem, że na jedną osobę. Nie, ładno. No, na do podziału. No ale zobacz, żaden koszt. Nie ma paliwa ani nic. Nie zużyliśmy żadnego paliwa swojego. A my to ile to tam? Pół godziny roboty? A wiesz, a może kiedyś jakąś grubszą robotę dostaniemy? Czy przy koszeniu zboża, czy przy kukurydzy? Oby. No to może to wtedy lepiej nam sypnie może. No ale musimy się pokazać z dobrej strony, musimy tu wszystko, wiesz, ładnie. Dlatego ja tutaj jak wykasywałam, to przy drzewkach elegancko. Żeby nie było mijaków, też trzeba się postarać na koniec roboty tam objechać, żeby wiecie. Tutaj dobrze robić. Tutaj to jeszcze o jeden przejazd i będzie zrobiona ta długa łąka prawie. Zara najwyżej, to może ty tam, Andrzejku, zara byś skoczył, zgrabiarkę wziął, co? Czy moją, czy swoją, jak tam wolisz? No to mam tamtego, podpiętego akurat. Ursusa. No to co, chcesz Ursusem tu wskoczyć? To co, może pastuszkiem po prostu podlecę? Zaraz to. No i byś przyjechał z Ursusem, nie? No. No i to co, jechać? No, tu? To byś tu pomógł temu, Zbyszkowi, wiesz, grabić. To by zawsze lżej było. A ja już tu dokoszę, dobra. Bo tu... Co tu zostało? Tam na tej twojej małej łące coś zostało, czy nie? Chyba nie. Nie, już wykoszone. No to kurde, to ładnie. To super. To ja podlecę teraz pastuchem. Dobra, to leć pastuchem, no. Najwyżej później się na piechtę przejdziemy. Ale to... Ale pani, że ja wrócę tym. Ja wrócę Ursusem i przyjadę. Dobra, co tam Zbyszek gadasz? Mówię, że ja tu się trochę boję podjeżdżać pod te drzewa i tak, zaraz tam no nie, robi no, się, jakieś gałęzie, coś. I... Wszystko w miarę możliwości, żeby tam nic nie pourywać, no ja to też się tak staram, żeby tam nie rozdupcić niczego. No ale jak tam, wiesz, możesz podjechać, to podjedź, jak tam się cykasz czy coś, no to wtedy nie. Ja tu te omijaki jeszcze tak zbieram, bo tu w zakręt wchodziłam, to lekko zrobiłam, widzę. Ale to nic, to cię wszystko podokasza, elegancko. Kurde, ale powiem wam, jak ja to bym marzyła mieć taki ciągnik. Ale mnie to chyba nigdy nie będzie stać na takiego. Nie wiem. A żeby tak się do mnie zgłosiła firma, kurde, od Deutsche Fahrer, żeby mi dać nabytki na testy, ale to... Nie... A ile to się nagrać trzeba? Tak, ale to mnie chyba się nie zgłoszą, wam powiem. Dobra, ja składam to. Chociaż nie, czekaj, tam nie wygłosiłam. Halo, słychać mnie? Słychać, co tam? Już, Ursus, droga. To dawaj tu do nas. Ja muszę tu jeszcze rozłożyć, bo tam nie wykosiłam chyba. Gdybym zapomniała, to by było. Później bym zestaw odpięła, by trzeba było jeszcze raz, kurde. Dobra, Andrzejku, poczekasz, ja przyjadę pierwszy w kółko, żeby... No, odchodzi. Tak, żeby on, wiesz, w ten pokos to wpierdzielił, nie? No. Oj, tej nie opuściłam chyba. O! I dobra. Tam jakaś nierówność chyba była, bo nie wykosiło do końca, ale to nic. Nie ma się co przejmować, o tu jeszcze ten... Trójkącik, dobrze, że nie zapomniała jego. Chyba, że ty też masz co zgrabia na jedną stronę. Nie mam na jedną stronę co zgrabia. A, bo on tu swoją wziął, to... Kurde, jeszcze przednią wyłączyłam teraz. Ojejku, ja chyba połamę te sprzęty, panowie. O, tam. Dobra, nie, już opanowałam sytuację, po prostu... Pomyliło mnie się, którą włączyłam, którą wyłączyłam, ale już
Sytuacja jest opanowana. Ale wam powiem, że już mi się gorąco przez chwilę zrobiło, że coś popsułam. Ale ładnie wykoszone, wygolone, powiem wam. Będzie Bogumił miły. Będzie zadowolony. Tak wam powiem. Pan Bogumił ma na imię? Bogumił, tak. O, niespotykane. Niespotykany kolor oczu masz. Znasz taką piosenkę? No znam. No, ja słucham czasami. No, na zabawie, na jakiej remizie, jako taką. Ja to lubię tak sobie disco polówkę i na przykład zaśpiewać. Niespotykany kolor oczu masz. Aż. Tak lubię. To czasami trzeba. Dobra, czekajcie, bo ja tu muszę rozczepić zestaw teraz. A to nie jest takie hop-siu, chapa-chapa, bo tu teraz trzeba wycofać, a ja do cofania to wam powiem, jestem noga. Co tu jest? Przejazd? O kurde, ja to się stresuję z tym cofaniem zawsze. O, a tam jeszcze jakieś gruzy? To nie jest takie proste, panowie. Oj, po tych gruzach? Aj. Nie wiem, jak wycofać. Panowie, abyś... Pani wjechała? No, na podwórze tu, odparkowuję. Dobra, dam radę. Już czuję, że dam radę. Oj, tutaj trochę. Ale to nic, o. Dobra. Odparkowane. Proszę ja ciebie. To co, to ja już teraz prasę podpinam, co? O, szybciej będzie. Czekajcie, to... To którą ja mam prasę wziąć? Nie, no ja chyba to wezmę tą od... Nie, ja wezmę tą Fenda. Tą Fenda wezmę, ona mi się podoba. Ja piernicie. Ona tu tak... Radę? Co? A... Dojczwar? Myślisz, że Dojczwar? No da radę raczej. Ani... No ale ona taka masywna strasznie. No masywna... No dobra, to zobaczymy, no ale... To on by nam tu chyba sprzętów nie dał, co wiesz, co by nie dawały rady. Ksiocie, jak to wygląda? Jak to wygląda? Dobra, sprawdźmy. A czekajcie, o, jeszcze koguty. Dobra, jak to będzie szło? Tu widok z drona sobie patrzę. Ty, idzie bez pytań, ci powiem. Nie pyta w ogóle. Tyle dobrze. Zobaczcie, widzowie, jak to wszystko ładnie tu w środku wygląda. Ja piernicie. Podoba mi się to. Ale te wałki, te pokosy, to żeście nawalili takie grube, kurde. No, moja prasa to by tego nie zebrała. Twoja, Zbyszek, myślisz, by dała radę? No, one prawie takie same. Moja to by się zesrała, to ja szczerze mówię. Tak mi się wydaje. Moja pewnie też. Moja to by prędzej w gaciory narobiła, niż by coś tu wymyśliła, ale... To jest moje zdanie. No czekajcie, a kostki już jakieś lecą? Bo to ona pusta była. O, już dwie kostki, już trzecia na wylocie. Ja pierdzielę. To ja tak szybko nie cram nawet, jak te kostki wylatują. Wam powiem. Oho. O, tą pani gada, głupoty. Serio? O, tu pod górkę to lekko dojczwar, widać, że obroty rosną, ale... Ale jest dobrze, lekko mu wpytę dałam i idzie. No tutaj, ale to siedzenie, jaka to jest wygoda, tu się wszystko wozi, tylko kurde skacze, popatrz, o tako. Ale jest dobrze. Bo co, bo to premium. No o kurde, trochę mnie z pokosu zmiotło. O, to ja podobne w Fendzie mam. Nie narzekam, też wygodnie dzisiaj. Kurde, na tych wybojach to mnie się podbierak podniósł. Muszę się wrócić. Widzicie, widzowie, niebezpieczne skoki były. Cholerka jasna. Niebezpieczne skoki i mnie się podbierak podniósł. No proszę. Ale to ty nie widziałeś, jak ja skakała. No nie, walczę lepszy tam potem o tym. Zobacz, patrz, bo tu dziury teraz, o cholera jasna. Kurde, aż mnie włosy prawie spadły. Takie tam dziury były. Kurde blade. Trzeba uważać.
A to co, już wy tutaj grabienie powoli będziecie kończyć, co? No tak. Ja tutaj na pani ten pokój zrobię. No, to... Tam do Zbycha będę jechał. No, to tam jak wiecie, jak któryś z was skończy, a może nawet już, to wiesz co, ten, Andrzeju, to już Zbyszek niech tam grabi. No, no, no. A ty może weź podłącz tą owijarkę i owijaj powoli, żeby to tak, wiesz, dynamicznie szło. Żeby przestoju nie było. O, elegancki pokosik dla pani zrobiłem. Dzięki bardzo, dzięki, będziemy się przyjemnie robić. A tu jaka góra. Niech ci, Andrzeju, Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi, łachmytko Boży. A dziękuję, dziękuję. Proszę. Kurde, ale powiem wam, że ta prasa ciężko ma wszerz ogarnąć te pokosy wasze, żeście je nabili jak cholera. To może ja jeszcze sobie poczepię prasę. Nie, na razie nie, na razie owijaj. Najwyżej jak ten, nie, bo tu... Prasowanie to szybko idzie, a wiesz, z owijaniem to jest tak, że to trzeba poczekać, że to, folię tam odciąć i tak dalej, lepiej owijaj. Ja z prasowaniem tu na razie daję radę. Ja tu sobie koguty włączyłam, żeby wiesz, lepiej szło i w ogóle także jest dobrze. No i dobry plus jest, zobaczcie. Że my tych kostek to nawet zbierać nie musimy. To była tylko kwestia, że my mamy to zrobić. I tutaj przyjedzie później jego tam jakaś ekipa i oni to sami zbiorą podobno. Także... To tak. Tyle dobrze. No, no właśnie. Także my możemy wywalone mieć na to. Kurde, ja tu muszę patrzeć. Ło, tutaj to dopiero góra. Kurde, nie wiem czy ja to nabiorę. O, to jeszcze pani tamtej jednej nie widziała. Co ty gadasz, jeszcze większe, tu? No, tutaj pomiędzy drzewkami. O, jacie. To mi tutaj narobiliście zagwozdki. Ale zbiera prasa, nie pyta nawet. Nawet się nie zastanawia. Dobra, cyk, skręcamy. I Jośka. Ty, ale powiem ci, że ta zgrabiarka ciekawie działa, co? No i no, fajnie, dobrze, tak nie zostawia nic, fajna sprawa. Ciekawe jaki koszt, ale znając życie to z taką technologią, to koszt dowalony fest. A co to, coś jakiś kabel nie odpił, ten? Ja podnoszę to, do góry nie idzie. O, tam trudno. Że co, zgrabiarka? Trudno. No, o, teraz wyciągnąłem. A, to może tam gdzieś kabelek wyjdzie. Pani nie ubierze. Co? Pani przyjdzie tutaj do mnie. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Tutaj jest gospodarstwo. Tutaj jest gospodarstwo. Gdzie? Na gospodarstwo, na polu teraz jestem. To samo jeździ. Co samo jeździ? To może na pilot jakiś? No ja właśnie tutaj steruję to. Ale co, owijarkę? No jedzie, no. Zobaczy pani. Jak to? Steruję to. Na lewo? Co na lewo, to na lewo. Co na prawo, to na prawo. I co, ty siedzisz w ciągniku i to sterujesz? No. Na pilota? No, jest taki gamepad. Ale jaja, jakie on ma sprzęty. A to co to robi w rękach w takim razie? A pewnie ta. Zaraz się to zobaczy. A, bo to wręcz... Że trzeba odjechać, bo tylko 5 na godzinę to jedzie. Kurde, bo to w rękach będzie pakowało. Ale jaja. To poczekaj. To nie, to może on się pomylił. To poczekaj, ja do niego zadzwonię. On zaraz powie, to najwyżej podjedziesz po jakie inne te owijarki, bo... Nie, to zostaw! Nie pakuj w rękę, bo on się pomylił. Czekaj, ja do niego zadzwonię. Halo, bo... Bogumił! Bogumił, bo ty żeś nam tu złą owijarkę dał. Bo ona w rękę wpakuje, ona sama jeździła chudra po łące. Na pilota. No. Na to mamy ładować w rękaw, czy nie?
A, no dobra, to jak nie, to... To weźmie tam... A to gdzie mam podjechać... po to inną wiarkę? Aha. Dobra, dobra, to ja będę wiedziała. No, to ja zaraz tu powiem mojemu parobkoju, to on podjadzie. Dobra, to cześć, trzymaj się. Dobra. Słuchaj, Andrzej, to weź... trzeba tam podjechać. Wiesz tam, gdzie jest tego Waldusia pole? No, kojarzę, no. No to oni tam u Waldka na polu mają dwie owiarki. Dwie czy trzy on gadał. Aha, dobra, i on gadał, żeby wziąć tam ile trzeba. Dobra, a, wezmę jedną, damy radę z jedną. Z jedną, no to dobra, to jedno i dobre. Bo on tam gadał, że dwie czy trzy chyba stoją, bo oni tam jakieś cianokosy właśnie duże robili. Ale kurde, widzisz, dobrze, że się dojrzałeś, kurde, bo to... Ja to wiesz, ja tam takich sprzętów to nie, ja tam nie widziałam nigdy. Ale to w rękaw byśmy narobili, to by wiesz, na diabła było. A to niepotrzebne nam takie incydenty. Dobra, a tak to raz, dwa, trzy. Jak to idzie elegancko? Idzie, kurde, ładnie. Już tu widzisz, niedużo i będzie zrobione. O, jeszcze kurde tam widzę, że został jeden pokosik chyba. Dobra, to ja tam podjadę, myknę go i no cyknę raz, dwa. Już tu będę na tym mniejszym kawałku tutaj. A, wyżej CBT idzie. Raz, dwa, już jestem. No, te JCBki to kurde szybciory są fest. 73 na godzinę jechałem. No, one ponad 7 dych, kurde, dla mnie to jest... To mój Passat czasami, żeby się do takiej prędkości rozpędzić, to się musi nieźle spocić. A JCB to tylko myśli i idzie. I one nie patrzy. No cóż to? I dla JCB to nie ma. Nie? Mnie to się podobały swego czasu te ciągniki, ale to... Ani budżetu, ani to hektarów na takie ciągniki u mnie. No ale może kiedy, jak tam się dorobię, wygram w jakie... To lotkie, to... Się pomyśli wtedy. No ale jak na... Jak na razie, no to nie ma co myśleć, słuchajcie. Tutaj Andrzejek to z tych bogatszych to on to może myśleć. O cholera, jaka gruda, ja nie wiem, czy to wciągnie. O, chwila, prawdy? No, ledwo. O, dobra. Tu już ja tutaj, kurde co, ile mi zostało pokosów? Tu dwa. Tutaj ten, tam kawałek i będzie git. O, ja już. A czyli coś ty wziął? A co ty spierdolisz? Tak stało. A to co ty przyczepy wziął? Mieli mówijać. A to co? Nie wiem jeszcze. A, dobra. To wiesz co, to zwieź to w jednym miejsce i wtedy owijem w jednym miejscu. No to szturem się będzie ładować. Po razu podatkę postawię, żeby to... To tak zrobimy. Stało. Tak zrobimy, dobra. To zwieziem to wieś na podwórko tutaj, albo nie na podwórko, na łące, tylko w jedne miejsce i wtedy tam się turem będzie podawało, to zawsze łatwiej, nie? No ta, no to nie będzie trzeba jeździć. No, może i racja, jo. Dobra, ja se tu nawrócę jeszcze. Tak kurde, nierówno teraz te pokosy pozostawały, ale to nic, to nie szkodzi. No to ja już w sumie sprzyjłem. No to weź tam rozepnij zestaw, ustaw, żeby ładnie tam było, wszystko tak jak wiesz, tak jak było. Żeby wiesz, dobra opinia na nas była później. Wiesz o co chodzi? Wiem. Żeby na nas... Wjazdem tutaj to. Żeby na nas nikt złego słowa tam nie gadał, wiesz, na wiosce albo coś. O. Kurde, ładnie. On tu gadał, że będzie jeszcze gnojowico teraz lał na tą łąkę. I on to wiecie, jakie on ma beczki? Takie z tymi szlauchami, że do ziemi od razu idzie. Wiesz o co chodzi? O. Z tymi szlauchami, kurde. Pani co, ja podjadę, zobaczę tam, czy nie ma jakiejś obijarki. Co, tam u tego Waldka? Nie, no jest, on tam gadał, że ze trzy chyba stoją. Może nie zwrócił uwagi Andrzejek, coś takiego, nie. Nie, no ale to Andrzej wziął na razie to przyczepę tam właśnie, no. Andrzej wziął na razie przyczepę, żeby to pozwozić. Tak gadał, no.
przecież Andrzej by nie był pierdzielnięty, nie? On wie, co do niego się mówi. Dla Andrzeja nie trzeba 3 razy powtarzać przecież. Maksymalnie 8. O, albo i 10. A niekiedy i 12. A czasami jest po prostu tłomokiem, no ale to nic. Nie każdy ma 40 IQ, nie? Niektórzy mają mniej. Ja już mam 19 sprawdzone. IQ, tak? No to dużo podobno. A, no jo. To zależy jak tam kto się identyfikuje, jak to mówią. O, tutaj mam można postawić? Tak, stawię gdzie tam... Tylko żeby wiesz, kawałek pola otwartego był. A łąka tu... Co? A łąka tutaj to nie wiadomo kogo to... W sumie to może lepiej nie. Nie no, postaw tu na tej łące. Na tej łące. Na środku, będzie dużo miejsca, elegancko. O, i dobra. To ja już też tu skończyłam te kostkowanie. Ładnie, wypróżnię tą prasę. Wyleciały. O, i ładnie. I lecę tu, odstawię zestaw. A może nie zestaw, prasę odstawię tylko. Kurde, ale powiem wam, ukurzyliśmy mu te maszyny jak sam skurczy byk. No ale no to już bez przesady. Tutaj w naszej gestii nie leży mycie maszyn jeszcze, nie? No tak. No. Dobra, kurde blade. Ja to powiem wam, do tego cofania to ja nie za bystra. Jeszcze wiesz, jak się boję, że tu coś połamę albo coś, to w ogóle powiem ci, że stresuję się i mnie nie idzie. O, dobra, już jadę. A co tam, masz te owijarki? No mam. Musisz prowadzić też drugą, czy tylko jedną? To drugą, od razu ta ci pomogę. Dobra, to ja to odczepię i podjadę. No dobra, to odczepisz mi tą, ja już tą będę działała i wtedy wiesz. I bokiem. No, a daleko masz jeszcze tutaj do nas? No ja już tu jestem. Gdzie? O, jesteś, no to... dobra. To jak chcesz, to masz, nie? A, dobra, odczepiłeś już, okej. To odczepiłem. A to jest taka, co ona sama zbiera chyba. No, się podjeżdża i się... Dobra! Andrzej! To no. Czekaj! Bo my musimy teraz to jakoś rozsunąć. Kurde. Weź, przyprowadź swój ciągnik z turem, bo je trzeba porozkładać teraz ładnie. Ja urtuzę do razu bez myślone. Dobra, no. A ja tu będę owijała te, co są na polu. Ja muszę się nauczyć obsługi, kurde, o. I co, podjeżdżam, tak? O, kurczę, nie trafiłam. Muszę tak podjechać. O! Jak to będzie owijało? Ale jaja. Fajnie to wygląda. No i dobra, i teraz ja tu muszę coś klikać, żeby mnie to wyrzuciło, czy to samo będzie wypadało? Aha, muszę tutaj, o, wyrzucić. I teraz kolejno, o, fajnie to idzie. Tylko to lepiej by to szło, jakby się miało jakiś ciągnik węższy, to wtedy by dobrze tu się wchodziło, tak to? No tak, ale to nic nie poradzi. Albo wiecie co, może najwyżej owiniemy te belki, co tutaj są, a te, co tam Andrzej zebrał, to może niech są tak po prostu. O tak, powiemy, że długo zeszło, już godziny wyrobiliśmy. Albo że folia się skończyła, czy coś. O, no i dobry pomysł, ja pastuszkę przyjadę. No dobra, to weź przyprowadź pastucha, no. Ale to i tak jeszcze tego owijania tu, kurde. Jeszcze się nam zejdzie, żebyś to wy nie myśleli, że to tak o. O, pastuch za pierwszym odpalił. No, czasami mu się zdarzy.
A wie pani, co tam ten Janusz mówił, że tam trzeba obroty podkręcić, to on tam podkręca i wszystko zapieczy do odpalu. Tak. Może zrobić to dla pani od razu? Nie, ja czasami lubię, jak on mi za 10 odpali. Bo ja mam takie emocje. Odpali dzisiaj, czy nie odpali? Ja to lubię, taki deszczyk emocji. Jak na przykład się gdzieś... Nie Zbyszka. Czasami się gdzieś śpieszy, czy coś, i tak lubię taki deszczyk emocji, a? Ciekawe. Odpali dzisiaj albo nie? Lubię to. I bokiem posłuchałem. Proszę bez szaleństw, moim pastuszkiem Bożym. Bez szaleństw, mój drogi. Ło! Mogę bączkę zakręcić? Bączka to ci kurde ciuk zakręcił. Musiałam mu lekko pomóc. Ale idzie. Myślałem, że w tych waltrach jest to druga kierownica, ale coś tu widzę, że nie ma. Nie, bo Gumi umówił, że on w tamtej wykasował. Aha. Że on wykasował. Że była, ale mu pracownik wyrwał chyba. I że on mu podobno za to zęby wyrwał, czy coś w tym stylu, nie wiem. O, pastuszek, widzę, że bokiem po tej łące chodzi. No i dobra, i za chwilę Andrzej będzie zastrzelony z Glockiem, Glockiem z gnojowicy i Andrzeja już nie będzie na wiosce. Andrzej będzie zdecydowany do zera i się pożegnamy z kolego. No co ja, jak ja tym gównem jadę? Co, pastuł gówno? Chamiem, prostaku, ty, łachudro, łachmyto! Ja mam przyjechać do pani tym? Ja cię zaraz owinę. I nie będzie Andrzejka, owinę cię razem z Ciukiem. Pani nie ucieka z daleko, bo to 5 na godzinę jedzie. I świnie kupię i świnią na pożarcie dam. To się będą tylko oblizywały po takim rudzielcu jak ty. Pani nie ucieka daleko, ja przyjechałem. O, pani zobaczy, o co chodzi. Nie, dobra, zaraz będzie po tobie, spokojnie. Proszę bardzo. Pani nie ucieka, gdzie chodzi o to jedzie? Spokojnie, nie stresujmy się. Będzie po Andrzejku, już mamy plany. Widzowie, oficjalna informacja, Andrzej będzie kaput, będzie DZ. Będzie oficjalne pożegnanie Andrzeja. Porządko? No i pasuje. Widzę Zbyszek, że ty się cieszysz, tak? Gdzie pani jedzie? No. Prawo. A co? Ominęła pani. Pal gumę. Panie Nino, ja trochę przywaliłem waltrów te belki. Matko boska, co on narobił, widzowie? Ja teraz... teraz będę musiała się tłumaczyć Bogumiłowi, czemu belki poderło. O Jezu, z tymi pracownikami, widzowie, masakra. O, jeszcze ten mi jeszcze jedzie tym łachmeństwem. O Jezu, dobra, nie mam na was siły. Muszę użyć siły poza kamerami, także widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety ja muszę zapiąć gardę i zrobić porządek tu na łące. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.